Spadają meteoryty. Schowu na zachód. Znajdujemy się przy portalu prowadzącym na koniec świata. To wojna, która toczy się między dwoma zwaśnionymi rasami, spowodowała opady meteorytów na Rosję. Udało nam się spotkać z leśnymi elfami. Proszę mi opowiedzieć, co się stało. Muszę od was dowiedzieć się, co tam się tak naprawdę stało. Oczywiście. Czy ty faktycznie to wy rozpoczęłyście ten spór? Nie, w takim razie do świata sprowadził wąt. Czy naprawdę chodzi o ziemię niczyją? Gwiazda? No way. Dotarliśmy do kongresu pokoju. Jakie jest wasze zapatrywanie na to wydarzenie? Okej. A czy z wami? Kto jest winien całemu przelaniu krwi w naszych sieci? Co się stanie z wami? To niemożliwe. Będzie to totalna masakra. Będąc na krańcu świata, zebraliśmy reportaże, aby dowiedzieć się bardziej o tym zdarzeniu. Podsumowanie poprowadzi nasza reporterka. Jak Państwo widzą, jest to sprawa wymagająca większego śledztwa ze strony Policji Międzygalaktycznej. Czy zapanuje wreszcie pokój na końcu świata? Czy ktoś uzyska ziemię niczyją w nocę i na inne odpowiedzi musimy jeszcze poczekać? Czytała dla Państwa Krystyna Pogój. Nagrywasz nas. Jesteś zły. Okay. Mój sens mówi, że nie żyjesz. Sieje, nie. Chowa wiara. Wira. Nie znam tych piosenek. No też nie. Mam się przydać. Jak Państwo widzą, jest to sprawa wymagająca dłuższego śledztwa ze strony Policji Międzygalaktycznej. Czy zostanie wreszcie...